84 lata temu, 14 czerwca 1939 roku, na teren Zakładów Południowych między godziną 8 a 9 wjechał najważniejszy pociąg II Rzeczypospolitej. W pociągu tym podróżował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mościcki wraz z przedstawicielami rządu oraz najwyższych czynników wojskowych. Prezydentowi towarzyszył wicepremier i minister skarbu, ojciec Stalowej Woli, Eugeniusz Kwiatkowski. Drugi wiceminister spraw wojskowych stojący na czele administracji wojskowej, generał Aleksander Litwinowicz, szef sztabu wojskowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej generał Kazimierz Kali, wojewoda lwowski Alfred Biłyk oraz wielu przedstawicieli świata polityki i nauki. To właśnie tu, na ówczesnych schodach dawnej dyrekcji Zakładów Południowych, prezydenta i delegację przywitał dyrektor Zakładów Południowych, inżynier Marceli Siedlanowski. Celem podróży prezydenta były Zakłady Południowe, gdzie tego dnia, 14 czerwca 1939 roku, dokonano uroczystego poświęcenia i otwarcia jednego z najważniejszych i najnowocześniejszych zakładów w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Tego historycznego dnia otwierała się historia zakładów oraz miasta. Uroczyste poświęcenie Zakładów Południowych po wojnie, nazywanych Huta Stalowa Wola, otworzyło drogę przeobrażenia II Rzeczypospolitej w państwo nowoczesne, bezpieczne, wolne od nierówności społecznych i konkurencyjne wobec państw Europy Zachodniej. O godzinie 9 pod halą walcowni odbyła się uroczysta msza święta z udziałem wszystkich zaproszonych gości oraz pracowników Zakładów Południowych, którą celebrował ordynariusz przemyski ksiądz biskup Franciszek Barda. Oprócz oficjalnego poświęcenia zakładów doszło również do poświęcenia sztandaru załogi Huty Stalowa Wola. Uroczystej odprawy delegacji prezydenta asystowała Kompania Honorowa II Pułku Piechoty Legionów Wojska Polskiego z Sandomierza z Ludwikiem Czyżewskim pułkownikiem na czele. Po uroczystej mszy delegacja z prezydentem Ignacym Mościckim, przedstawicielami rządu, zwiedziła poszczególne wydziały zakładów – mechaniczny i hutniczy. Około godziny 12:30 pracownicy Zakładów Południowych, ustawieni czwórkami i wydziałami, przez tą właśnie historyczną bramę numer 1 udali się na teren pobliskiego stadionu klubu sportowego Stalowa Wola, gdzie był przygotowany dla wszystkich pracowników posiłek. W poczęstunku brał udział również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką oraz cała przybyła do Stalowej Woli delegacja. Projekt miasta Stalowa Wola oraz całej największej gospodarczej i społecznej inwestycji II Rzeczypospolitej, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy, nigdy nie zostałby zrealizowany, gdyby nie wspaniali ludzie niepodległej Polski, którzy nie tylko posiadali w sercu wizję Polski jako państwa suwerennego politycznie, ale państwa niezależnego gospodarczo, państwa nowoczesnego, mającego ambicje i aspiracje, aby stanąć do tego światowego wyścigu narodów, tworząc przy okazji nowoczesne społeczeństwo i państwo, II Rzeczpospolitą. Kim byli ludzie budujący potęgę II Rzeczypospolitej i Stalowej Woli? Ignacy Mościcki, profesor chemii, prezydent o duszy naukowca. Choć wiele osób krytycznie oceniało jego kwalifikacje do pełnienia urzędu prezydenta, to przecież nikt nie może podważać jego osiągnięć naukowych. Jego zaangażowanie w rozwój przemysłu i gospodarki II Rzeczpospolitej zaowocowało wprowadzeniem do polityki dwóch wybitnych ministrów – Eugeniusza Kwiatkowskiego i Wojciecha Świętosławskiego, A Stalowa Wola i Centralny Okręg Przemysłowy to genialny przykład praktycznego zastosowania nauki i realizacji przez Mościckiego swych pasji w życiu politycznym. Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu w II Rzeczypospolitej. Wybitny naukowiec, innowator. Człowiek, z którego nazwiskiem łączymy dziś sukcesy gospodarcze odrodzonej Polski. To jest związanie Śląska z Wybrzeżem poprzez budowę magistrali kolejowej Katowice-Gdynia, rozbudowę Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia i Stalowa Wola. Ten urodzony i zmarły pod Wawelem były legionista i polityk po wojnie przeszkadzał komunistom. Był ikoną sukcesu dynamicznego rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. Jego nazwisko nie pojawiało się w żadnym podręczniku edukacji. Usunięty w 1948 roku ze stanowiska pełnomocnika do spraw odbudowy Wybrzeża, wyrzucony z zajmowanej willi wraz z rodziną i z zakazem osiedlania się w Warszawie, oddał się swojej pasji, jaką była nauka. Gdy zaczął wykładać na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozbawiono go tego prawa. Aż do roku 1952 odmawiano mu emerytury. Eugeniusz Kwiatkowski, pozbawiony środków do życia, pisał podręczniki do chemii. 28 sierpnia 1974 roku na Cmentarzu Rakowickim tego wielkiego patriotę, naukowca i ekonomistę, człowieka, który tworzył niezależność gospodarczą Rzeczypospolitej okresu dwudziestolecia międzywojennego, uroczyście pożegnał, biorąc udział w uroczystości żałobnej, ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Chciałoby się powiedzieć, że w latach 1935–1939 Rzeczpospolitą rządzili chemicy. Prezydent profesor Ignacy Mościcki, minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski i profesor Wojciech Świętosławski. Jako minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego doprowadził do tego, że całe pokolenia młodych pokoleń Polaków objęte zostało w całości obowiązkiem szkolnym.